Marta, Wkręceni 2 to twój nowy film. Wiesz co, w tym momencie przypomniał mi się twój pierwszy film z Piotrem Adamczykiem, bo to było chyba już z 5 lat temu, prawda? Chyba więcej. To był, wiesz co, to był chyba 2008 rok zdjęcia, a chyba 2009 rok premiery. No to już trochę czasu minęło. W ogóle w tym roku, wyobraź sobie, mija mi już 10 lat pracy zawodowej przed kamerą. Bo w 2005 roku zaczęłam pracować w pierwszych serialach, na drugim roku studiów. A jaki był twój pierwszy serial, taki najpierwszy? Pierwszy to był taki serial Adka Drabińskiego, Dom niespokojnej starości, gdzie zagrałam młodą Beatę Tyszkiewicz. To był epizod. Ale ten serial chyba nie ujrzał światła dziennego ze względu na cenzurę. Wyobrażasz to sobie w dzisiejszych czasach? To było 10 lat temu. Potem byli Kryminalni, jeden odcinek i potem zaraz była Magda M. Więc bardzo szybko to się jakoś tak... Ale wiesz co, młodą Beatę Tyszkiewicz, no proszę, proszę, ale... W ogóle gdzieś pani Beata Tyszkiewicz cały czas jest takim aniołem, który towarzyszy gdzieś mojej karierze, bo najpierw ją zagrałam, potem się z nią spotkałam na planie Nie kłam kochanie, potem na planie serialu Teraz albo nigdy, gdzie ona grała moją przyjaciółkę, potem w Tańcu z gwiazdami. Gdzieś cały czas jest blisko, ale uwielbiam panią Beatę, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale to muszę się powiedzieć, że wybór był trafny rzeczywiście, bo jesteś równie piękna jak pani Beata. Bardzo dziękuję. Chciałabym równie dobrze grać kiedyś i mieć szansę zagrać w tylu fajnych kostiumowych filmach, w których miała szansę zagrać pani Beata Tyszkiewicz, ponieważ to jest gdzieś taki rodzaj filmu, który chyba mnie najbardziej pasjonuje i moje serce najbliżej bije, właśnie najcieplej bije do kostiumu. Myślę, że wielu widzów chętnie zobaczyć się na przykład we wznowieniu Lalki. Ojej, ale wiesz co, teraz tak powiedziałeś, aż mi się zrobiło ciepło. Gdyby tylko powstawał remake, to bardzo chętnie bym wzięła udział w castingu, na pewno. To przy okazji tematu o urodzie. Uroda aktorce bardziej przeszkadza czy pomaga? Trudne pytanie, wiesz, bo pewnie na początku pomaga, pomaga wystartować, bo ktoś cię zauważa. Potem pewnie staje się taką szufladą trochę, bo jesteś pewnie obsadzany. Mówię pewnie, bo tak w moim przypadku trochę też jest, chociaż ja staram się gdzieś z tej szuflady powoli wychodzić, ale jesteś obsadzany potem po jednej linii, jakby ciągle w tych samych, tego samego typu rolach, ale wydaje mi się, że nie ma co narzekać i trzeba się cieszyć, że Bozia dała i że można sobie mówić, że jest się amantką, a nie aktorką charakterystyczną, a czasami bywać aktorką charakterystyczną. Ale reżyserzy często ci proponują takie role no, bardziej rozbierane ze względu na warunki. Trudne pytanie, ale Piotr Bereśniak powiedział, no wiesz, no trzeba to wykorzystać. Filmie wykorzystano. Trochę, nie było tak źle, ale może masz rację, może tak. Nigdy się nad tym w sumie tak specjalnie nie zastanawiałam, wiesz, czy akurat to reżyserzy wykorzystują. Może? Propozycje były. Były. I w tym filmie też grasz bardzo specyficzną rolę, ponieważ... No, grasz taką kobietę do towarzystwa, która też takiego towarzystwa głębszego, związanego z seksem. Tak, związanego z seksem, z show biznesem i w ogóle z całą tą ciemną stroną tego świata. Ja takiej strony nie znam, ale oczywiście robiąc jakiś tam research, rozmawiając z ludźmi, dowiedziałam się, że taka strona istnieje. Tego akurat nie wiem, jestem aktorką, starałam się wiarygodnie odtworzyć swoją rolę. No ale to pewnie jest nieuniknione, ale wydaje mi się, że bardziej, może nie na polskim rynku, ale pewnie w tym większym świecie za wielką wodą pewnie tak. Zrobiłaś to bardzo sugestywnie. Rozumiem, że to jest komplement? Oczywiście. Dziękuję.